ten okres, kiedy był Jerzy Buzek szefem parlamentu, kiedy był Donald Tusk szefem Rady Europejskiej, to już minął. Czy to się wraci, czy się nie wraci, tego nie wiemy, ale to już minęło. Polska już jest na zasadzie takiej, no ma takie, to jest taki kraj, który ma takie tam dziwne poglądy, ale odpuśćmy sobie tam, takie nawet nie jest to walka z nami, tylko takie trochę niepoważne traktowanie, tak to odczuwam. Nie, nasze zdanie nie jest istotne, a do tej pory było. Myśmy kiedyś mieli taką, powiedziałabym, nawet wiarygodność, wtedy kiedy te, właśnie te osoby były akceptowane na tych stanowiskach, o których powiedziałam, czy Buzek, czy Tusk, to była nawet pewna nadwiarygodność. A teraz okazuje się, że w zasadzie szczyt się kończy. Pan premier Morawiecki mówi, że nie zaakceptuje, to było w czerwcu, tego rozwiązania klimatycznego do 2050 roku, a oni i tak wszyscy idą dalej, akceptują. No trochę tak, jakby nas nie było, trochę głupio. Czyli mówiąc językiem ligi piłkarskiej, zostaliśmy zdegradowani trochę do niższej klasy rozgrywkowej, tak? Ja bym powiedziała, że nie liczymy się, nie liczą się z naszym zdaniem tak, jak to było wówczas, kiedy żeśmy mówili, no Buzek, tak jak powiedziałam, zresztą inni posłowie też, czy przy różnych zjazdach na szczytach, no to na szczycie, no to jednak ten Donald Tusk, no wygrał tym 27-1, czyli miał swoją pozycję, bo tam tak z kolei nie nagradzają z litości. W związku z tym określone osoby mają swoje pozycje, ale jako kraj to tak proszę zwrócić uwagę właśnie, jak oni, jak są dyskutowane te ważne sprawy, no to powiedziałabym, nasze zdanie jest takie, powiedziałabym, no tak Polska sobie tak myśli, dzisiejszy rząd, idziemy dalej, co będzie dalej, to nas interesuje te 27 czy 26, bo jeszcze są Węgry. A na moment przenosząc się na poletko warszawskie, kiedy pani prezydent usłyszała o kolejnej, drugiej awarii w Czajce, to jaka była pani pierwsza reakcja? Co pani pierwsza myśl? No, po prostu się zmartwiłam, dlatego że jednak to był ogromny wysiłek włożony wtedy, kiedy ja to budowałam. No, przez 5 lat znaczy ja nie osobiście oczywiście, ale 5 lat to się nie psuło i nagle się okazuje, że rok po roku. No bo w tej chwili cóż można zrobić, nie upolityczniać, chociaż droga tego projektu jest długa, ja już nie chcę go upolityczniać, chociaż ja oczywiście go odziedziczyłam. No i próbowałam odratować te pieniądze, bo oprócz tych pieniędzy, które były przeznaczone z Unii Europejskiej do oczyszczania i do budowy tego przesyłu i spalarni, to jeszcze oczywiście były kary środowiskowe, które były naliczane i to byłoby około 1,5 miliarda złotych, licząc odsetkami. Ja tak co miesiąc, co dwa chodziłam do marszałka Suzika, pokornie się kłaniałam. Mówiłam, panie marszałku, niech pan jeszcze nam zawiesi, bo my w zasadzie tutaj postępujemy. Ona powiedziała, że jak pan zawiesi, a będzie widziała, że my budujemy, no to w takim razie nam te kary może w końcu odpuść. Ale czy po tej kolejnej awarii pani pomyślała sobie, cholera, ale ten Trzaskowski ma pecha, czy raczej nie ma przypadków, żeby tak rok po roku? Znaczy wie pan, myślałam też, że może i nie być przypadku, że to dziwne, że z taką dużą siłą i to wie pan, no, zbieg dat jest zawsze taki podejrzany, że to było w przeddzień niemalże, kiedy on miał wystartować z tym ruchem, prawda? Znaczy to nam jest zwróciło uwagę, no, ale to mi zwróciło uwagę. No, prokuratorzy powiedzieli tak od razu, ex cathedra po 2 dniach, że to na pewno nie jest jakiś tam sabotaż. No nie wiem, mam nadzieję, że nie jest. Ja nie jestem absolutnie zwolenniczką spiskowych teorii. No niemniej jednak to trochę dziwne, ale generalnie trzeba to zbadać od strony inżynierskiej, czy coś jest rzeczywiście nie tak. Wtedy położyć ten przesył jeszcze raz, no bo w końcu ropa, gaz, inne powiedziałabym metro chociażby chodzą pod wodą, prawda? No, nie tylko metro w Polsce, ale w Budapeszcie też, nie tylko w Warszawie. Jednym słowem, w wielu innych miejscach na świecie, które ja zwiedzałam. Więc są chyba ludzie, którzy są w stanie jak gdyby zanalizować, co było przyczyną tej awarii, żeby zbudować ten przesył tak, jak żeby takich rzeczy uniknąć.